musisz tam patrzeć w tu resztę. Już sobie wyobraź to z człowiekiem, z którym się gada. Dobrze, mieliśmy to. To znaczy sądy to, to nie, nie człowiek. Nie, nie, mówię tam. O ojcach mówisz? Tak, o ojcach. Ty jeszcze musisz wziąć mikrofon. Nie chciałem w żaden sposób podwiązać do pracowników Radeków. Jakiekolwiek podobieństwa i bieżności są przypadkowe. Więc ja chciałem powiedzieć, że chciałbym, żebyś ty zaczął, bo jak już było w jednym filmie, bardzo ważne jest, żeby ktoś jednak zaczął zebranie. Wyprostuj się, Paweł, jakiś mały przy mnie jesteś. Dzisiaj jest 27 października 2015 roku, trzeci odcinek programu Ojcowie, co się z wami dzieje? Program ten, pomysł na program zainicjowała Agata Młynarska w programie Świat się kręci. W związku z tym próbujemy z serią programów odpowiedzieć, co się z nami dzieje. Dzisiaj będziemy mówić o dwóch problemach. To jest artykuł 26, dlatego że zmienimy zaraz po powrocie do domu stronę internetową. To znaczy pojawi się artykuł 26KC znów jako punkt pierwszy, a nawet punkt zerowy. A bohaterem programu jest Paweł Lenartowicz. I Paweł dzisiaj będzie mówił o sobie, to znaczy jak go system załatwił i o tym w ogóle generalnie jak załatwia ojców. Także Paweł oddaje głos. A, no, dobrze. Więc to jest w ogóle tak. Ja myślałem, że będziemy w ogólnych sprawach mówić najpierw, ale... Nie. Ja bym chciał, żebyś ten, a potem będę ci zadawał pytania. Ja bym chciał, żebyś po prostu już przeszedł w ogóle do tego, co się u ciebie dzieje, jak to u ciebie wygląda, ile lat walczysz. Od tego zacznijmy. Ile lat walczysz? Okej. To ten fragment w żaden sposób nie będzie wesoły. Ja generalnie walczę o moją córkę Ulę, 11 lat. I to jest tak, że 11 lat to w ogóle trwa. W tej chwili od 3 lat Uli w ogóle nie widzę. A żeby być precyzyjnym, widzę ją tylko w szkole, na ceremoniach typu otwarcie, zamknięcie roku szkolnego, albo na przykład na wywiadówkach, na które 355 km jadę w jedną i wracam w drugą. A to jakby ktoś kiedyś powiedział, że nie może zdążyć na wywiadówkę do swojego dziecka gdzieś, to chciałem poinformować, że to się daje zrobić. No i cóż, w ogóle generalnie z tych 11 lat, pierwsze 4 lata spędziłem na przyjeżdżaniu do Wrocławia na 2 godziny na 2 tygodnie. Oczywiście nie czuję się jakoś specjalnie udręczony wyjątkowo, bo tak jak tu jest Michał, który zna takich przypadków pewnie z 1800, to jest tak, że jest to standardowa obsługa ojca w Polsce, to znaczy po rozstaniu dwojga ludzi ojciec dostanie... nie mogę się powstrzymać, żeby mówić, przepraszam się na emocji, ale to troszkę... No trudno, no to człowiek się zawiesza, tak po prostu człowiek, musi się zastanowić. Ludzie, którzy się rozstają, są w sytuacji takiej, gdzie ojciec dostaje 2 godziny na 2 tygodnie. Myśmy to kiedyś próbowali posumować, to wychodzi mniej więcej tak, że wtedy matka otrzymuje 250, powiedzmy 2 dni z dzieckiem w ciągu roku, a pozostałe liczne 3 dni otrzymuje ojciec. To jest tak podsumowanie takiego efektu. Ja w ten sposób widywałem się z dzieckiem 4 lata. Jeżdżąc tam, tam z drobnymi różnicami, ale muszę powiedzieć, że to było co 2 tygodnie, 2 godziny. Nigdy to się nie odbywało do końca normalnie ani spokojnie, znaczy w ciągu tych 4 lat ciągle toczyła się sprawa rozwodowa, którą ja wszcząłem właśnie po próbach uniemożliwienia mi widzenia z dzieckiem. Następne 4 lata po zakończeniu sprawy rozwodowej udało mi się uzyskać widzenia weekendowe, tak? Czyli udało mi się, to taki najszczęśliwszy moment, bo udawało mi się widzieć Ulę mniej więcej co 2 tygodnie, był weekend, na który się z nią widziałem, tak? Zabierałem małą do Warszawy, do rodziny. I co mogę powiedzieć? No właśnie, ale inaczej, gdzie mieszkaliście? Mieszkaliście we Wrocławiu czy w Warszawie? To wszystko nie padło. No to tak dla ustalenia uwagi. Generalnie mieszkaliśmy w Warszawie, u mnie w mieszkaniu. Żona jest, a właściwie była żona, pochodzi z Wrocławia.
a córka w tej chwili jest właśnie we Wrocławiu. Tak? A poznaliście się w Warszawie czy we Wrocławiu? Poznaliśmy się akurat we Wrocławiu, tak. Aha. Natomiast żona tu przyjechała potem pracować w Warszawie, szukać pracy, tak? I tak to się odbywało. Natomiast chcę powiedzieć, że od 3 lat dziecka nie widzę. Czyli niestety, tak jak było to powiedziane, tylko w trakcie tych imprez szkolnych i co? I oczywiście jest prawomocne postanowienie trwające ponad 2 lata, nie wiem, 2 lata z kawałkiem, które ponad 2,5 roku, które mówiło, że oczywiście cały czas obowiązują, prawda, wszystkie święta, wszystkie weekendy, ferie, na których powinienem normalnie z Ulą się zobaczyć, a Ula ze mną. I oczywiście nic z tego nie wynika, tak? Znaczy postanowienie są sobie, rzeczywistość sobie. Ty znasz tą sytuację tak dawno, że powinieneś właściwie zasnąć w tej chwili słuchając mnie, bo to jest coś takiego, co usłyszałeś od ludzi, od wszystkich w takiej samej formie zawsze, tak? Ale, no ale ja to dla porządku powiem tych, którzy nie wiedzą, albo może ktoś będzie to oglądał, kto nigdy się nie spotyka z taką sytuacją. To oczywiście odbywa tak, że z takim jakimś dokumentem, który mówi dokładnie o tym, że powinno się taki weekend spędzić z dzieckiem. Człowiek się zjawia przed takimi drzwiami i jakby nic z tego nie wynika. Może sobie w nie pukać, może w nie stukać, może tam przez te drzwi coś mówić. Zwykle musi wezwać wtedy policję, żeby w ogóle był ślad realny, że on tam był, ponieważ jeżeli jej nie wezwie, to nie będzie w ogóle śladu, powie mu się potem, że on tam nigdy nie przyjechał, tak? Że go nie było, tak? I że w związku z tym nie może mieć spotkań, dlatego że się nie zjawił tam. Ja się uśmiecham, bo staram się o tym opowiedzieć wesoło, bo alternatywą jest płakanie i to, żeby Gula... No chłopaki nie płaczą. No tak, ale w ogóle Gula wtedy jak... Najlepiej jest o tym opowiadać, wyobrażam sobie tak, jakby to było jakieś inne dziecko u kogoś innego, ponieważ inaczej za moment przestanę mówić w ogóle, tak? Czyli będę się starał mówić tak, jakby to nie dotyczyło mojego dziecka, jakbym streszczał opowieść o kimś innym. To jest tak, że woła się taką policja przyjeżdża, czyta ten dokument, puka też do tych drzwi, dowiaduje się, że drzwi są zamknięte i że nikt ich nie otwiera. Sporządza notatkę, uprzejmie się uśmiecha, mówi, że teraz pan pójdzie z tym do sądu, proszę wszcząć postępowanie z egzekucję kontaktów. No cóż, możemy sobie wstrzymać takie postępowanie z egzekucją kontaktów. Takich postępowań ja w ciągu tych 11 lat, no trudno mi nawet pamiętać, ile ich było, dobrych kilka, pewnie ponad 10 rozmaitych. I z tego najczęściej nic nie wynika, pomimo że przypomnę sądowi, nie wiem, jeśli Państwo mnie słuchacie i krzywdzicie w tej chwili jakichś innych ludzi w ten sposób, to przypomnę, że sędziowie mają narzędzia, żeby wyegzekwować coś takiego. Nawet przy ułomnym prawie, które w tej chwili obowiązuje rodzinnym, mogą orzekać grzywny, mogą orzekać zwrot kosztów, to od jakiegoś czasu, takich podróży w to i z powrotem, na przykład ekspresem, samochodem, jedno i drugie drogie, ale nawet gdyby ktoś jeździł polskim busem w obie strony i zdołał miesiąc wcześniej rezerwować, to i tak kwota w ciągu kilku lat jest całkiem znacząca wydana tylko na to. Już pomijam, że oczywiście niektórzy na przykład pracują w piątek i jeżeli jadą do dziecka w piątek, to znaczy w ten piątek nie będą pracować. Więc przypominam, gdyby ktoś z Państwa sędziów zapomniał, że ma takie narzędzie, to bardzo go proszę używać, ponieważ generalnie jeśli nie skutkują inne metody, to w znanych mi 2 szczęśliwych przypadkach, kiedy ktoś z Państwa w sądach zastosował tę metodę, to oczywiście ona była skuteczna, czy wszystko jak ręką odjął. Jakiekolwiek utrudnienia się zakończyły, ale ja znam takie 2 przypadki w ciągu 11 lat. Pytam kiedyś Michała, ile znasz takich przypadków, żeby sędzia rzeczywiście użył tych narzędzi typu właśnie krzywdy albo na przykład zagrożenie ograniczeniem praw rodzicielskich matce za takie, ile znasz? No nie, no znam kilka, ale to jest kilku ojców. Mamy tutaj Daniela, który zna znakomicie prawo, studiuje to prawo. To jest kilku ojców, którzy zagrozili, ale dlatego, że wiedzieli o zagrożeniu na początku. Ale ja pytam o to, to znaczy, sędziowie generalnie tego sami z siebie nie używają, to jest tylko i wyłącznie na wniosek. W związku z tym ja słyszałem tylko o 2 takich przypadkach. Natomiast jest jeden podstawowy problem. Problem jest taki, że ojcowie muszą wiedzieć w ogóle o zagrożeniu. Czyli jeżeli ty 11 lat na przykład nie spotykałeś się, a teraz dowiadujesz się o prawie ukarania matki za to niewykonywanie postanowień sądowych, to nie działa. Ty dajesz jako przykład. Ja przypomnę jako przykład, tak? Jeżeli się na przykład nie spotykałeś, podaję przykładowego Kowalskiego. Ja jakoś specjalnie długo się nie spotykał, tylko weź mikrofon, ja tutaj będą mnie widzowie słyszeć. Tutaj chciałem sprostować, że Michał oczywiście znacząco wyolbrzymił, bo ja
tylko 3 lata swojej córki nie widzę. No tak, tak tylko. Uśmieszek złośliwy nie był przypadkowy. Ale słuchajcie, wrócę do tych realiów, że tak powiem. Aha, nie, dobrze. Do tych realiów, mnie tam będzie tutaj słychać chyba. Mówił tu o tym, że 11 lat ktoś nie widział swojego dziecka. Oczywiście, z tego samego rejonu, z którego ja pochodzę, jestem tutaj właśnie warszawiakiem z Warszawy. Otóż znam kogoś tu spod Warszawy z Legionowa, który dokładnie w tym samym miejscu jeździł do Wrocławia w analogicznej sytuacji, tylko akurat do syna. Dokładnie w tym samym okresie, w którym ja, czyli między rokiem powiedzmy 2004 a obecną chwilą. I on w ciągu 11 lat, mając cały czas prawomocne postanowienia, które powinny umożliwiać jego synowi widywanie się z ojcem i ojcu widywanie się z synem, widział łącznie, myśmy składali interpelację w tej sprawie poselską, może nie my, tylko ktoś za nas, dokładnie widział swoje dziecko 3 dni, sumując wszystkie godziny. W ciągu 11 lat widział 3 dni wyłącznie swoje dziecko. To też oczywiście nie jest rekord, bo znamy takich, którzy w ogóle w ciągu 11 lat nie widzieli, a co więcej jeździli stopem. Mamy przecież kolegę, który też walczy podobnie tak jak ty, który jeździ ze Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca. I jeździ chłopak po prostu te 11 lat i żadne z tych kontaktów po prostu się nie odbyło. No każde spotkanie jeździ. Tutaj co ciekawe siedzimy w knajpie, trochę się peszymy, bo dzieci na nas patrzą. Akurat przyszły, co ciekawe, z ojcem, to już drugi ojciec, który przyszedł z dziećmi. Czyli dobrze, że jeszcze w ogóle tacy istnieją. Także to tutaj pozdrawiamy tych ojców, którzy samotnie wychowują dzieci albo przynajmniej mają szansę na ich wychowywanie. Przejdźmy może, teraz Paweł, może ja chwilę powiem o tym artykule 26, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć o swojej sytuacji? To znaczy, słuchaj, żeby nie zanudzić widzów po prostu, no tam minęło 10 minut, tak, ja może wydaje, 5 minut po prostu opowiem o artykule 26 KC. W razie czego oczywiście powiem to, co zwykle Ula. Pamiętaj, że takich ludzi jak ja, ojców, którzy mają taki kłopot z zobaczeniem swoich dzieci jak my, jest niestety mnóstwo. A mnóstwo to jest taka jedynka z 6 zerami w najlżejszym szacunku. I to jest naprawdę przerażające. Natomiast słuchaj, to jest tak. My, tak ja, jak inni ludzie. Paweł, powiedz o tym, jak zdolna jest Ula właśnie. Paweł, zobaczcie, już użył parafrazy, to znaczy nie powiedział o milionie, tylko jedynka z 6 zerami. Ula ile ma lat dzisiaj? Ula ma w tej chwili 12 z sporym. No, to już dużo, to już znakomicie potrafi liczyć, czyli wie, co to już jest jedynka z tyloma zerami. Ale tu jest fajne, słuchajcie, bo Paweł jest na tyle dowcipny, ale Paweł opowiadał o Uli, o swojej córce, że córka potrafi ten dowcip właśnie Pawła wyłapać. Paweł tutaj bardzo fajny sposób, taki jak taki prawdziwy informatyk, że tak powiem, w sposób taki zawoluowany przekazuje nam cyfry i różne ciekawostki informatyczne, także fajnie, że właśnie córka też to odziedziczyła, pewnie też będzie informatykiem w przyszłości, czy jak niektóre kobiety feministki mówią, informatyczką. W każdym razie gdzieś tam pewnie jest, a na pewno, że tak powiem, odziedziczyła geny po tacie. Może Paweł, opowiedz nam jeszcze w ogóle, jaka jest Ula, w sensie jaka była, jak ty ją wychowywałeś. No cóż, reklamowanie swojego dziecka gdziekolwiek i chwalenie go to podobno nie jest w najlepszym stylu, przynajmniej nie było, ale ja chciałem powiedzieć, że no nic lepszego niż moja, no właśnie, strasznie trudno jest swoim dziecku mówić. Ale ja chciałem słuchać właśnie, żeby było, wiesz co, właśnie uczucia, żeby, ja bo dzisiaj, słuchajcie, przekazujemy ja ten program też do kobiet, okay, nie? Właśnie, przepraszam. No cóż mogę powiedzieć, Ula jest bardzo, bardzo fajnym człowiekiem, już w tej chwili coraz mniej małym. Jest to najcudowniejsza rzecz, która mi się zdarzyła w życiu, to znaczy posiadanie tego dzieciaka. Tak, o tobie to mowa, dzieciaku. I to jest tak, że nic, nie, no jakby ci to powiedzieć, to jest tak, ja jestem twardy człowiek. Trudno jest naprawdę żyć bez swojej własnej córki. I część ludzi, powiem ci szczerze, część ludzi tego... Dobra, miało być twardo. Nie, no. Część ludzi tego nie wytrzymała w ogóle, to chcę ci powiedzieć. Tobie to nie grozi. Ja, niezależnie od tego, co się zdarzy,
Nie zamierzam targać się na swoje życie, mimo że bardzo jest trudno żyć bez swojego dziecka. Natomiast powiem Ci tak, zdarzyli się tacy ojcowie, którzy tego nie wytrzymali. Ja ich nie oceniam, nie mówię, że zrobili źle, nie mówię, że zrobili dobrze, ponieważ my niestety rozumiemy, jak dalece człowiek może... To jest trochę tak, jakby stracić swoje dziecko. To jest trochę tak, jakby dziecko zginęło gdzieś, tak jakby przestało istnieć. To jest zupełnie taka sama rzecz. To jest tak, że wraca się do pokoju. Dobra. Okej, okay, naprawdę, trudno jest o tym mówić spokojnie. To będę sobie wyobrażał, że mówię o kimś innym. Nie o sobie i nie o tobie. To jest tak, jakby ktoś wracał do swojego domu i wiesz, ja oglądałem takie domy z porzuconymi zabawkami. Oglądałem takie domy, w których są zabawki jakieś jeżdżące dla ojców, przez ojców przygotowane dla ich synów, wiesz, które tam się kurzą, w których już się rozładowały akumulatory. Widziałem domy, w których, które są pokryte rysunkami dzieci, których tam nie ma. Wiesz? Niefajne. Takie muzeum, wiesz? Takie muzeum, gdzie muzeum dziecka, które przecież gdzieś jest, tak? Mówię do Ciebie, a teraz mówię do wszystkich matek również, które tego słuchają. Słuchajcie, ja nie wiem tak naprawdę, czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, jak to jest skrajne okrucieństwo, to co robicie. To jest naprawdę skrajne okrucieństwo. Macie ludzi, którzy potrafią się tym dzieckiem zająć, potrafią mu zapewnić byt, potrafią mu zapewnić przyszłość. Są ludźmi, którzy w jakiś sposób uzupełnią to, co Wy tym dzieciom możecie powiedzieć. Uzupełnią wiedzę, jaką te dzieci mogą dostać od Was, tak? To jest tak, że ja tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, czemu to robicie. Mógłbym oczywiście założyć, tak jak bardzo wielu ludzi ze Stowarzyszenia Ojcowskich, że po prostu nie macie dobrych intencji, że to jest tak, że jedynym pomysłem jest na to, żeby sobie zbudować tą metodą taką szybką emeryturę, tak? To znaczy, że odejście bez porozumienia, bez konsultacji z takim człowiekiem gdzieś w kosmos, tak? Gdzie on szuka, tak jak ja swoje dziecko szukałem przez osoby zaginione, tak? Rozumując nawet, że jest w mieście, skąd pochodzi matka. Jeżeli sobie wyobrażycie coś takiego, no to nie jest chyba w porządku, żeby sobie robić właśnie taką emeryturę darmową, tak? To znaczy, że jak mi się nie podoba, jak mi się znudziło, to sobie odchodzę po prostu gdzieś i wiadomo, że ten facet zostanie zmuszony przez sąd, przez wszystkie do tego, żeby płacił dowolne alimenty, które często, to też nie wiem, jeśli mi słuchają matki, to pewnie wiedzą, jeśli mi słuchają dzieci, to być może nie wiedzą. Więc wyobraźcie sobie, że poziom alimentów jest wyznaczany w sposób absolutnie przypadkowy, niezwiązany z tym, jakie wasz ojciec zarabia pieniądze. Czyli wielokrotnie może się zdarzyć tak, i to się zdarza, Michał tu zna mnóstwo, znacznie więcej statystyki na ten temat, że jeżeli ktoś na przykład zarabia 2000 zł, to alimenty, które mu zostały wyznaczone, wynoszą, uwaga, będzie śmiesznie, 2500. Dla wszystkich, którzy w pamięci liczą, nie bardzo wiadomo, skąd te 500 zł ma się zdarzyć, a poza tym przypominam, że ten człowiek też gdzieś mieszka, też powinien coś zjeść, powinien dojechać do własnej pracy na przykład. No i zwykle to się kończy tym, że on na przykład zaczyna sprzedawać mieszkanie, sprzedawać samochód. Żyrandole, zwykle... bo byliśmy przecież u ojca, nawet nagraliśmy takiego bambusera, gdzie jeden z ojców właśnie był zmuszony do tego, żeby żyrandole posprzedawać. On akurat miał kute te żyrandole, także one pewnie były dosyć dużo warte, ale jest to przerażające, że z mieszkania, które miał jakieś tam dosyć duże, musiał przenieść się do jakiejś tam chatki, gdzie w tym dużym mieszkaniu miał olbrzymie akwarium, a z niego się śmieliśmy, bo to jest kolejny temat, że jeden głupik w zielonym akwarium, po prostu zaglonionym. I my się dziwiliśmy, dlaczego, że taki człowiek niepoważny, w sensie z tym akwarium, gdzie jeden głupik pływa. A okazało się, że tak naprawdę on się pasjonował w ogóle tymi akwariami, że w normalnym mieszkaniu, w którym razem mieszkali, miał paletki, że to wszystko gdzieś po prostu, to normalne życie zostało stracone. Ping-pongowe, broń Boże, nie, to tak są takie paletki, co pływają, mają płetwy i tak dalej, bo tutaj to nie było tak, że on hodował w akwarium paletki ping-pongowe, to taka uwaga.
Nie, dobrze, Paweł, to może ja chwilę przejdę, za chwilę wrócimy do twojej historii. Ja, ponieważ zmieniamy tą stronę, to powiem o artykule 26 KC. Tu chodzi o paragraf 2. Punkt pierwszy też jest ciekawy, znaczy paragraf pierwszy jest też ciekawy, ale paragraf 2 jest najważniejszy, dlatego że on definiuje w ogóle całe zło tego systemu. To znaczy artykuł 26 KC jest na tyle groźny, że ustala on miejsce zamieszkania dziecka u tego, kto pierwszy porwie. Czyli ten, kto pierwszy zabierze dziecko, u tego sąd musi ustalić miejsce zamieszkania. Oczywiście to się dzieje na wniosek, ale ten wniosek złożony przez matkę rozpatrywany jest w ciągu jednej minuty, bo taki rekord znamy, a w przypadku, kiedy składa ojciec, to po 2 latach, ale też z jakimiś zastrzeżeniami, bo mamy takiego ojca, który 2 lata się ukrywa i złożyło miejsce zamieszkania, sąd przyznał, ale też do czasu, kiedy zostanie zbadany w specjalnym ośrodku, nie wiadomo jakim, bo większość tych ośrodków badających nas typu RDK, o którym też może powiemy jeszcze dzisiaj, te ośrodki są po prostu nielegalne. Ale wróćmy do tego artykułu 26 KC. Artykuł 26 KC, o który postulujemy, bo wiele osób teraz ze środowisk pisowskich do nas się zwraca, dlatego że chcą jednak zmienić to prawo. Wreszcie jest jakaś szansa po 8 latach walki, to już tyle lat właśnie tych dzieci nie widzimy. Nie było tej szansy do tej pory, teraz jest ta szansa, więc próbujemy wam wytłumaczyć między innymi na czym polega artykuł 26 KC, jak on powinien wyglądać. Nie można oczywiście z prawa usunąć artykułów, trzeba te artykuły pozmieniać. Nasza propozycja jest taka, że artykuł 26 KC paragraf 2 powinien brzmieć w ten sposób, że rodzice po rozstaniu ustala się miejsce zamieszkania dziecka w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania. Co to jest ostatnie wspólne miejsce zamieszkania? Miejsce zamieszkania jest określone w artykule 25 KC. W związku z tym ustawodawca już wcześniej ustalił pewne rzeczy. Artykuł 25 KC to jest miejscowość, czyli jeżeli rodzice mieszkali razem w Warszawie, to ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania dla dziecka będzie po prostu Warszawa. I to dziecko nie będzie mogło się po prostu poza to miejsce jakby wyprowadzić. I w momencie, kiedy rodzice się rozstaną, to dziecko, jeżeli będą chcieli wychowywać wspólnie, czyli wprowadzić opiekę naprzemienną, na przykład tydzień w tydzień, to dziecko będzie musiało zostać w Warszawie. Warunkiem drugim jest to, że dziecko będzie musiało zostać w Polsce. To jest warunek bardzo ważny dlatego, że często rodzice wyjeżdżają do Anglii. W dzisiejszych czasach jest to bardzo popularne. W związku z tym, jeżeli się rozstają, dziecko musi zostać w Polsce. A to jest związane też z prawem międzynarodowym, o konwencji haskiej. Po prostu większość krajów to prawo stosuje, tylko oczywiście nie Polska. To znaczy dzieci wyjeżdżają na przykład do Londynu, tam tamtejszy sąd od razu określa, że dziecko powinno wrócić do Polski. Dziecko wraca, a tutejszy sąd zupełnie już, że tak powiem, ignoruje i znowu mamusia z powrotem wyjeżdża do Londynu z tym dzieckiem. Także to jest związane, wszystkie artykuły związane z artykułem 26 KC. Bardzo ważny, Paweł, jeszcze jeden powiem artykuł. Artykuł 28 KC. Co ciekawe, jeden z ojców dzisiaj do mnie dzwonił. W każdej telewizji, jak robimy jakikolwiek program, wszyscy nas proszą, tylko nie mówcie o artykułach. A dzisiaj już widzę, że przebiłem się do świadomości, Michał, masz mówić o artykułach, że ojciec taki, któremu zabrano dziecko, żeby sobie zdawał sprawę, że jego dziecko zostało mu odebrane i odizolowane od niego tylko i wyłącznie dlatego, że są złe artykuły w prawie. Artykuł 28 KC mówi o tym, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może mieć tylko i wyłącznie jedno miejsce zamieszkania. No i tutaj po prostu idąc za tym artykułem, po prostu to dziecko musi zostać w jednym miejscu zamieszkania. Czyli prawo, można powiedzieć, my się próbujemy też do części prawa, przecież całego prawa nie wywalimy teraz do góry nogami. W związku z tym, skoro obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, to musimy się do tego stosować. Możemy oczywiście ten artykuł 28 KC zmienić, dlatego że uważamy, że dziecko do roku 18 życia powinno mieć 2 miejsca zamieszkania. Zobaczcie, dzwoni teraz Zbyszek, bo musimy też odebrać, dlatego że u Zbyszka, ty Paweł może będziesz mówił, albo chwilę zrobimy sekundę przerwy, dlatego że u Zbyszka dzisiaj próbują odbić mu córkę. Czyli zobaczcie, na żywo po prostu musimy kontrolować sytuację. Paweł, oddaję mikrofon, ja rozmawiam ze Zbyszkiem. No dobrze, ja nie wiem na ile to się Zbyszek, uda, czy to nie będzie, czy to nie będzie jakby zagłuszenia tutaj jakiegoś, ale spróbuję taką rzecz powiedzieć, że... Lepiej jest mówić z włączonym mikrofonem, sprawdzałem. To jest tak, że jest tu szereg rzeczy ogólnych, o których należałoby powiedzieć, które dotyczą
No oczywiście dotyczą mnie, ale dotyczą wszystkich innych ludzi. A przerażająca zupełnie jest sprawa dotycząca erodeków. Ja muszę powiedzieć, że jako człowiek przyzwyczajony do tego, żeby rozmaite rzeczy rozbierać na kawałki i jakby składać i się próbować zorientować, jak to naprawdę działa, no to właśnie zrobiłem taką rzecz z erodykami również. Znaczy nie ja pierwszy, bo to znacznie więcej osób się tym wcześniej zajmowało, ale ja dla tych zupełnie niezorientowanych to powiem oczywiście, ja rozszyfrowuję skrót, bo my mamy skłonność do mówienia slangiem ludzi, którzy walczą o swoje dzieci przez ileś lat. Czyli rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, tak się to rozwija. Dla przypadkowych widzów, którzy się zaplątali tutaj, a chcieli na przykład sobie obejrzeć jakiś film science fiction właśnie, to informuję, że to jest taka instytucja, która jest używana przez sądy jako, jako narzędzie do sprawdzenia, co się w danej rodzinie dzieje. To znaczy jest używana do tego, żeby zdiagnozować, jaki jest problem w rodzinie. Czyli krótko mówiąc, jeśli się ludzie rozstają, to ta instytucja powinna spowodować, że się dowie, sąd się dowie, co się tak naprawdę w tej rodzinie dzieje. Jaki jest stosunek dziecka do jednego z rodziców, do drugich. Na tej podstawie są rozstrzygane wszystkie rzeczy w sprawach rodzinnych. Jest decyzja, z kim ma dziecko zostać, jakie mają być kontakty. No cóż, rzeczywistość jest przerażająco ponura. Jak zacząłem sobie sprawdzać to po kolei przez te wszystkie lata, jak zwykle, jak każdy człowiek, byłem w takiej sytuacji, że jak przychodziłem do sądu, to szukałem tam sprawiedliwości. Jak przychodziłem do takiej instytucji jak ośrodek diagnostyczny, to spodziewałem się, że ludzie, którzy tam pracują, dokładnie wiedzą, co robią i nie jestem jedyny. Ludzie się tam z ufnością oddają takiemu ośrodkowi, wiedząc, że przecież oni wiedzą, co robią. To jest takie klasyczne, nawet nie wishful thinking, tylko po prostu założenie, że na pewno jest dobrze. Tak? Nikt nie chce myśleć, że rozmaite rzeczy nie działają. Otóż my mamy naprawdę bardzo duże doświadczenie jako ludzie działający w stowarzyszeniach, a przed nami również wielu specjalistów, to zwracało uwagę. Pokrótce jest tak. Po pierwsze, erodeki nie są w żaden sposób przyczepione ustawą. Przynajmniej przez bardzo wiele lat tak było, że ich działanie było po prostu nielegalne. Co? Możecie się zapytać, ja jako informatyk zapytam, jak to jest możliwe, że jeżeli instytucja jest nielegalna, to sąd żąda, żeby ona była jakby instytucją biegłego, tak? Jak to się dzieje, że sąd wzywa jakąś instytucję, która jest nielegalna, żeby działała, tak? Ja jako informatyk udzielę Państwu odpowiedzi na to pytanie, nie wiem. I dalszy ciąg jest taki. Taka instytucja składa się z psychologa, z pedagoga i z psychiatry. Dobrze pamiętam, Michale? Jeśli chodzi o trzech specjalistów? Tak, dokładnie. I teraz jest tak, że trwa to na przykład takie badanie, kto nie wie, to mówi od razu. Jest to badanie, które, gdzie po prostu się rozmawia z rodzicami, oni opowiadają, co uważają. W naszym przypadku to się odbywa w taki sposób, że przychodzi matka i opowiada, jak dalece ten drugi człowiek jest zły. Tak? No opowiada dowolną rzecz, ja to mogę coś wymyśleć. Na przykład mówi, że ojciec ma dwie głowy. Przepraszam za przesadę, ale jeżeli ktoś na przykład mówi, że ojciec jest narkomanem, a on nie jest, to jest to jakby dokładnie... Dzielny tata ma dwie głowy na przykład. Tak jest, o właśnie. Prawda? Znaczy dwie osoby w jednym korpusie na przykład, tak? I nikt tego nie weryfikuje. Jeśli Państwo myślicie, ktoś to sprawdza, nie. Bardzo często jest tak, że cała opinia jest zbudowana na kłamstwie jednej ze stron, tak? Jednego z rodziców. Ja miałem, powiem tak, wątpliwą przyjemność wezwania biegłych do sądu, nie jeden tak zrobiłem, i zapytania ich w sądzie, jaką procedurę oni zastosowali, że wywnioskowali coś na podstawie braku danych. To jest znowu skrzywienie mojego zawodu, ale to jest tak, że jeżeli się wnioskuje z czegoś, to trzeba mieć dane. Znaczy, jeżeli człowiek patrzy do pustego pudełka, to nie może opowiedzieć, co w tym pudełku jest. Nie wiem, czy Państwo sobie to wyobrażacie, tak?
I wielokrotnie zapytałem każdego z biegłych, jaką metodą on doszedł do tych wniosków. No i okazuje się, że żadną metodą. To znaczy, łącznie z tym, że w sądzie jeden z biegłych, nie, przepraszam, nawet dwóch z biegłych, trzech przesłuchiwanych, powiedziało, że oni nie mają żadnego obowiązku weryfikować, czy to, co któraś ze stron mówi, jest prawdą. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie. To jest w protokole, jest w postaci zapisu audio. Biegły, który decyduje o życiu dalszym, waszym i waszego dziecka, mówi, że on nie musi weryfikować, czy coś, co do niego ktoś mówi, jest prawdą. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, ja nie rozumiem. Jak ktoś z Państwa rozumie, to proszę się zgłosić do nas, napisać na Dziennego Tatę, bo może coś nam umyka. Uwaga, ironia zaplanowana, nieprzypadkowa. Teraz dalszy ciąg jest taki, ja czegoś tu ważnego nie powiedziałem, aha, wiem. Otóż to jest tak, że wyobraźcie sobie Państwo teraz tak, że ktoś, kto jest opiniującym, czyli taka instytucja Erodek, nazwijmy się to jakkolwiek, mówimy o Erodekach, ona powinna być absolutnie niezależna od sądu, dlatego że tylko wtedy biegły może wydać niezależną opinię. Otóż proszę sobie prześledzić, kto finansuje taki Erodek i kto zatrudnia tych ludzi w Erodeku. Mnie zdumiało, że to nikt tego nie zauważa. A może tak ma być, że tego nikt nie widzi. Otóż oczywiście Erodek jest bezpośrednio podległy pod sąd, jest bezpośrednio z tych samych pieniędzy finansowany. Ja zadam takie proste pytanie. Ciekawe, czy jeżeli biegli wydadzą opinię, która jest sprzeczna z sądem, któremu są podlegli, ciekawe, czy oni zostaną zatrudnieni następnie jeszcze w ciągu następnego roku, nie wiem kiedy. A teraz przerwa na reklamę. Długopisy Andrzej Duda po wyborach już nie piszą, nie wiem, o co chodzi. Coca-Cola też kiedyś była nielegalna, ojcowie też kiedyś będą legalni. Opiewa. Otóż ja podejrzewam, że nie, ponieważ we wszystkich przedsiębiorstwach, w których ma obowiązywać zasada niezależności, niczego takiego nigdy nie skonstruował. Bo to jest po prostu, no dobrze, uwaga, że użyłem delikatnego słowa, nierozumne. To jest nierozumne, to nie może działać prawidłowo. Jeżeli ktoś jest podporządkowany hierarchicznie, jest podporządkowany finansowo, to on nie jest niezależny. Popełniam gdzieś błąd w tym rozumowaniu? Proszę wszystkich, którzy tego słuchają, o skorygowanie mnie. Michał, przekazuję Ci, może coś umknęło. Tak. Słuchaj, Paweł, trochę zmieńmy temat, zostawmy te rodeki. Uważam, że badanie w ogóle gdziekolwiek, kogokolwiek, czy może mieć dzieci, czy wychowywać dzieci, po prostu jest nielegalne, niezgodne w ogóle z jakimkolwiek rozsądkiem. Ciekawe jest, w jaki sposób ktoś może sprawdzić, może Ty odpowiesz, to nie je zadam. W jaki sposób ktoś, kto rozmawia z naszym dzieckiem przez 45 minut, z nami przez godzinę, jest w stanie wiedzieć, co się działo w ciągu, na przykład, jeśli o mnie chodzi, w okresie 8 lat. Powiedz mi, może Ty wiesz, jak... Nie, to jest w ogóle paranoja, to jest nierealne. Wszyscy dobrze wiemy, że ośrodki Rodeka powstały po to, żeby niszczyć młodzież wywrotową. To znaczy w 1982 roku po stanie wojennym, po to, żeby żony tych wszystkich rządzących po prostu miały co robić i żeby niszczyły po prostu młodzież. Tak. Zwykła część szykan. Taka uwaga, tutaj po prostu pół godziny minęło. Okay. Natomiast ja bym chciał, żebyś jeszcze powiedział bardzo ważną rzecz, bo od tego mieliśmy zacząć. W jaki sposób system, to znaczy, to jest pierwsza rozprawa w sądzie, bo tego nie powiedziałeś. Jak wygląda pierwsza rozprawa w sądzie i jaki to ma wpływ na resztę w ogóle przebiegu sądowego? Tak, więc ja oczywiście znowu mógłbym opowiadać o sobie, ale ja przypominam, że takich ludzi jest niewiarygodna ilość po prostu. Właśnie jest ich według najlżejszych szacunków i szacunków na podstawie dokumentów z Ministerstwa Sprawiedliwości i z GUS-u, tak? Jest ich milion w danym momencie. To jest tak, po bardzo wielu latach zaczynamy dochodzić do takiego wniosku, że nie jest to tylko tak, że zdarzają się w sądzie ludzie niekompetentni, zdarzają się w sądzie ludzie, którym się po prostu nie chce prowadzić tej sprawy i że zdarzają się ludzie, którzy mają skrzywienie feministyczne gwałtowne i po prostu nie są w stanie zauważyć, że nie mamy apartheidu i generalnie prawa dla mężczyzn i kobiet powinny być równe również w sądzie.
a propos równości i walki o równość. Otóż mamy takie narastające wrażenie, że to zupełnie o co innego chodzi. A mianowicie, że można by zrobić znowu taki model ekonomiczny. Mianowicie, że pierwsze postanowienie w sądzie rodzinnym, które zapada, które właśnie jest najczęściej takie, że ojciec dostaje na przykład 2 godziny na 2 tygodnie, jest czymś, co jest wykonywane z pełną premedytacją, ponieważ to gwarantuje jakby wadliwość tego postanowienia. Trudno powiedzieć, że ono nie jest wadliwe. Że ten człowiek zjawi się w tym sądzie przez cały następny rok i przez wszystkie następne lata, bo będzie walczył o to dziecko, będzie walczył o zmianę tych kontaktów. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak to działa w sądzie, informuję, że trzeba założyć kolejną sprawę o zmianę tych kontaktów, tak? Można ich zakładać dowolną ilość, w związku z czym druga strona również zakłada sprawę o zmianę kontaktów, jeszcze inaczej, tak? Jeżeli jest bardzo złośliwa, to robi to prawie natychmiast. Po zakończeniu jednego postanowienia składa sprawę ona z kolei o zmianę kontaktów. I tą metodą sprawy o zmianę kontaktów toczą się bezustannie latami. Latami. Mój wynik typu w tej chwili 11 lat nie jest żaden maksymalny. Ludzie to robią prawie do dorosłości dziecka bardzo często, a czasem i później. Prawda? I teraz to jest tak, że tego typu ruch dla sądu gwarantuje coś w rodzaju otwarcia sobie kolejnego konta w banku, na który w sposób gwarantowany będą spływać pieniądze. Dla kogo pieniądze? Myśmy o tym już mówili. Zbyszek, przepraszam tutaj was, ale no jak tam u ciebie sytuacja? To pieniądze do kasy państwowej, które gwarantują zatrudnienie dla sędziów. Są to pieniądze oczywiście dla wszystkich kuratorów. Są to pieniądze dla adwokatów, są to pieniądze również dla wszystkich służb, przy tym no, dla MOPS-ów, dla GOPS-ów, uwaga. Przerywamy program, słuchajcie, tak? U Zbyszka się trochę na razie uspokoiło, to znaczy na razie nie udało się odbić Sary, z tego co wiemy po prostu atakują Zbyszka. Zbyszka poznaliście w programie Jaworowicz, gdzie matka próbuje dla alimentów odebrać niepełnosprawnemu ojcu niepełnosprawne dziecko. Zabrała już mu sprawne, została niepełnosprawna córka i jemu jeszcze został z poprzedniego związku niepełnosprawny syn, który nie potrafi mówić, nie chodzi, po prostu ojciec zajmuje się przede wszystkim nim, ale najważniejsze zajmuje się swoją córką, którą naprawdę doprowadził do niezłego stanu. A tylko i wyłącznie po to, żeby matka miała jakiekolwiek pieniądze, bo ona nie pracuje, nie chce się jej pracować, a jest w pełni sprawna, to ma się odebrać po prostu temu ojcu dziecko. I teraz po prostu pomagamy na bieżąco. Wysłaliśmy tam po prostu chłopaków, żeby pojechali, żeby po prostu go pilnowali, bo musimy się bronić. Także ojcowie, proszę was, żebyście się łączyli, wymieniali się w miastach po prostu tymi numerami telefonów, żebyście też telewizję dzisiaj zaalarmowałem, Gazetę Poznańską. Zobaczymy, jaki będzie po prostu po tym znowu odzew. Nie obronimy się inaczej. Dlatego, że po prostu matki są bezwzględne, nieważne dla nich jest dobro dziecka, najważniejsze są po prostu pieniążki, bo potem mamy informację, że matki w ogóle nawet te dzieci zostawiają, a byle po prostu pieniądze były przekazywane na ich konta. Pozwolisz, Michale, teraz tak, gdyby ktoś nas słucha i mu się wydawało, że mamy jakąś głęboką nienawiść do kobiet czy coś takiego, to ja to dokładnie to znowu precyzyjnie definiuję. To jest tak. Ja w ciągu 11 lat, ja to wielokrotnie powtarzałem, się antyfeminizmu nie nabawiłem, mimo że było bardzo dużo okazji, żeby to zrobić. Być może istnieją ojcowie, którym się to zdarzyło, wybaczcie, ale jeżeli ktoś się spotyka z takim traktowaniem przez N lat, to naprawdę musi być bardzo odporny, żeby mu się to nie zdarzyło. My to formułujemy w taki sposób i to jest chyba najbliższe prawdy, że to jest tak, że w każdym społeczeństwie, niezależnie od płci, mogą się zdarzać ludzie, którzy mogą mieć jakieś w sobie złe pomysły i te złe pomysły zechcą zrealizować, jak będzie stres, jak nagle się zrobi trudno, jak ktoś straci pracę, jak nagle zacznie być kredyt do spłacania, którego ktoś, druga strona nie chce w tym współuczestniczyć. To jest normalne. Natomiast nienormalne, absolutnie nienormalne jest to, że sąd wspomaga taką sytuację i prowadzi do eskalacji takiego konfliktu. To znaczy, to nie może być tak, że ktoś, wszystko jedno, uwaga, czy mężczyzna, czy kobieta, może się spodziewać, że ze względu na swoją płeć
może się spodziewać, że sąd go na zawsze wesprze, tak? Że niezależnie jak on będzie, używając młodzieżowego określenia, odlatywał, jak dalece będzie robił rzeczy dziwne i niesprawiedliwe, to sąd będzie to wspierał. No, nie można powiedzieć, że alienowanie dziecka od drugiego rodzica w jakikolwiek sposób jest normalne. Natomiast w sądach polskich, rodzinnych, jest tak, że sąd się tak zachowuje, jakby zabranie dziecka, tak jak przedmiot przez matkę, było czymś zupełnie akceptowalnym i normalnym. I podkreślam to, kto nie wie, może posprawdzać w statystykach. Nie ma symetrycznego stosowania tego samego prawa wobec matki i wobec ojca. I to jest coś, co jest absolutnie nienormalne. I to jest to, o czym mówił Michał. To jest w ten sposób. On mówi o matkach. Paweł, powiedz może teraz ciekawą rzecz, bo mieliśmy mówić jeszcze o paru punktach. Miałem ci przypomnieć. Powiedz o chipsach może. No tak. Powiedzmy o chipsach, o takich właśnie ciekawostkach po prostu w ogóle w sądach. Z człowiekiem, który jest z rejonu Wrocławia, ponieważ będzie dokładna jego historia i będą dokumenty na jego temat, więc może ja tylko zaznaczę, że poziomy absurdu i poziomy jakby, no dobrze, ja to powiem może wprost, bezczelności sądów są zupełnie niewiarygodne. Mamy właśnie kontakt z człowiekiem, którego w tej chwili się ściga za to, że poczęstował swoje dziecko chipsami. Jeśli dobrze pamiętam, sprawa wtarła się o prokuraturę. Przepraszam, się uśmiecham, ale gdyby nie to, że dotyczy żywych ludzi, to byłby to wszystko takie bardzo dobre scenariusze na filmy, jak Państwo wolą. Albo Barei, albo Woody Allena, co kto lubi z Państwa oglądać. Natomiast problem polega na tym, że to są rzeczywiste opowieści, tak? Ja mogę przytoczyć na przykład fragment dla żartu, również wykonam anonimizację tego. Przepraszam, tym razem mnie. Napisałem mu, że... Możesz to, odsuć to. Że na przykład jest tak, że zdarza się w ten sposób, że na filmie, na którym jest tort podawany dziecku, który jest wśród szeregu filmów przesłany do sądu, żeby udowodnić, że ojciec właśnie nie jest smokiem wawelskim i nie ma kłów, prawda, długich jak u wampira. Matka, która następnie oglądała również ten program w sądzie. Bardziej do mikrofonu tam mów. Matka, która również oglądała ten program w sądzie, powiedziała tak: nikt poza mną nie zauważył tego, że dziecko ucieszyło się na widok tortu. No i to jest dosyć ciekawe, no nie bardzo wiadomo, dlaczego miałoby się nie ucieszyć. Dalszy ciąg był taki, wyjaśnienia. A ja jako matka, jako jedyna zauważyłam, że wcześniej dziecko było smutne, a potem było wesołe. A czemuż było wcześniej smutne, a potem wesołe? Otóż matka twierdziła, że dziecko głodowało i właśnie w związku z tym tylko ten tort właśnie tylko dlatego się na jego widok dziecko ucieszyło. Ja powiem w ten sposób, ta sama matka została potem zapytana o to w drugą stronę, czy jak ona na urodziny daje dziecku tort, to czy ona w ogóle daje tort? I odpowiedź była tak. Następne pytanie było takie, czy w ogóle dziecko się cieszy z tego tortu? No, cieszy się, okazuje się, również i z tortu mamy. No i dalsze pytanie konsekwentnie było takie, czy to oznacza, że za każdym razem, kiedy dziecko dostawało tort od mamy na każde urodziny, to czy było przedtem głodne, no bo jeśli się ucieszyło i tak dalej. To są autentyczne fragmenty z rozpraw. My właściwie możemy takie audio zamieszczać z wideo. Ale Paweł, teraz robię specjalnie, wiesz, tutaj rowerek. Aha, bo kolejny właśnie taki przykład paranoi sądowej, to znaczy okay. Dzisiaj Wiktor usłyszał, mówiłeś mi, nie, to mów do mikrofonu. Jak on ma trzymać się ręce w sądzie, słyszałem. Co to była za akcja? Tak, już ja to streszczam, aczkolwiek to również ten materiał będzie na pewno opublikowany. Mianowicie, no właśnie jeden z ludzi na zwykłej rozprawie, który był jako mąż zaufania na rozprawie, no rozumiem, że był w koszulce, być może to spowodowało zupełnie niesłuszny gniew sądu w tej sprawie, został poinstruowany, w jaki sposób ma trzymać ręce w sądzie. No, ja nie znam tych szczegółów, pewnie się dowiemy. Ja chciałem zapytać, czy istnieje jakiś kodeks trzymania rąk w sądzie, dlatego że nie były one ułożone w żaden nieprzyzwoity znak czy coś. Ja nie wiem, no właśnie, być może tutaj młynek, który wykonywał Michał, jest również gestem nieprzyzwoitym. Ja zastanawiam się po prostu, czy istnieje gdzieś taki paragraf na tą mowę ciała, bo to jest bardzo interesujące. Ja znowu jako informatyk chciałbym ten algorytm zobaczyć.
według którego ludzie się mają w tym sądzie zachowywać, tak żeby nie obrażać. Myślę, ten mikrofon tam, dobrze, czy słyszeli, potem znowu będzie jak z Rafałem, że... Okej, jednym słowem, no słuchaj, zbiłeś mnie z tak zwanego tropu, wiesz? Tak, tak, może zmienimy w związku z tym ale dobrze, następny słuchaj, temat. Jakieś jeszcze... Słuchajcie, bo żeby was nie zanudzić, teraz coś ja musimy... Teraz ja cię zapytam... Na koniec. Słuchaj, może tak? A może, może, może bez pytania, słuchajcie, świat się kręci. Chciałem, że tak powiem, w tym świat się kręci, podejść do programu zupełnie inaczej, nie pozwolono. Szkoda, że nie nagrałem, że tak powiem, o kuluarach rozmowy, że jak przeczytam wiersz, to już więcej nie zostanę zaproszony do telewizji. Przepraszam, chciałem skorygować. Powiedz, że nagrałeś. Nie, niestety nie. Nie poszło na bambusera. W związku z tym, słuchajcie... A Michał, nie wiesz, teraz... kto inny to nagrał. Musicie uważać, słuchajcie, bo zawsze jesteście nagrywani. Mamy włączony mikrofon? Mamy. Słuchajcie, zatem wiersz. Albo może ten wiersz nakręcimy na koniec oddzielnym tym, żeby po prostu... Dobra, to opowiemy jeszcze, tak? W trakcie? Chodzi o to, żeby go wyciąć, puścić go niezależnie. Ja myślę, że osobno, tak, tak. Osobno? Osobno. Także słuchajcie, czekajcie, na koniec będzie wiersz, po prostu przełączymy kamerę i wtedy będzie można go puszczać po prostu niezależnie. Na sam deser, a propos tego, jak dalece Państwo sobie możecie nie wyobrażać, jak wyglądają procesy sądowe. To akurat dotyczy mnie, ale broń Boże nie tylko mnie. Tak się składa, zdaje się, że Michał miał bardzo podobną sytuację. Otóż ciekawe jest to, że wielokrotnie nam się zadaje takie pytanie na przykład co do jakiegoś fragmentu procesu sądowego, takie niedowierzanie. No i na przykład w ciągu 3 lat ostatniego niewidzenia mojej córki nikt nie przesłuchał 500-600 ludzi, którzy mnie w ciągu 8 lat widzieli z dzieckiem. Ja wszystkich, którzy mnie widzieli z Lulą pozdrawiam i przypominam, że w każdej chwili będę Państwa prosił o pomoc. A jedną osobę przesłuchali? Nie, no właśnie, nie, no żadnej nie przesłuchano. Ja oczywiście nie zgłosiłem 500 osób do sądu. Ostatnio po raz kolejny zredukowałem ilość świadków do ludzi, którzy mnie na przykład przez okres kilku dni razem z Lulą widzieli i są na tych filmach, także nie wiem, jak jeszcze można potwierdzić. A może... 300 sposobów. Prawdopodobnie jest jeszcze zapytaj obraz, mnie. Jest jeszcze obraz satelity, na których mnie widać z moją córką i widać, co żeśmy robili, jak żeśmy jeździli na nartach albo na rowerze. Także nie wiem, trochę tak jak w Matrixie, takie są ujęcia, w których się obraca. Jest szereg kamer i widać takiego zawieszonego w powietrzu człowieka. No, nie udało mi się tylu kamer zamontować, ale przynajmniej z kilku kamer. Zapytaj jest, mnie, czy w ciągu 5 lat sąd mnie przesłuchał. Chciałem zapytać Michała, czy w ciągu 5 lat byłeś przesłuchany kiedyś? Tak, byłem przesłuchany na okoliczność wycinania mi zamków i odbierania siłowo mi syna. To zeznanie trwało około 5 minut, czyli w ciągu 5 lat sąd wysłuchał mnie w ciągu przez 5 minut. O naszej sytuacji, o naszym związku, o małżeństwie, o... nie wiem, o zdradzie, o tym, czy wychowywałem syna. Absolutnie syn, znaczy sąd w ogóle, mnie nie wysłuchał. 5 lat minęło, oczywiście sąd tam za każdym razem kierował pisma, że zaprasza na przesłuchanie, tylko że nigdy takiego przesłuchania nie było. Co ciekawe, jak byłem chory, kiedy ostatni raz mnie sąd zaprosił, a wtedy przesłuchał, jak sąd miał szansę, że tak powiem, mnie przesłuchania, to sąd oczywiście tego nie zrobił, czyli widać, że tylko słucha sąd matek, słucha świadków matek, natomiast ojców absolutnie nie. I to się powtarza w każdym przypadku, będziemy zapraszali kolejnych ojców, to też będzie tematem. Ja Paweł, od razu zadam Ci pytanie, chyba że jakąś myśl masz, która Ci wypadnie. Nie, jakby pytanie do Ciebie, czy chcesz w tym programie również powiedzieć, bo nie wiem, czy wszystko... Chyba nie mamy czasu, już zostało 5 minut, to znaczy do godziny 18 mamy skończyć, według tego mamy 17:57. 3 minuty nam zostało. Była taka rzecz jeszcze, którą może warto było powiedzieć, bo ona chyba nie padła w poprzednich programach. Mianowicie ja podam to na przykładzie też człowieka, który bardzo dużo walczył. Stąd inąd Cię pozdrawiamy. Stąd mówię o Romanie Habraszewskim, który stał ze swoim kamperem pod Pałacem Prezydenckim i walczył w sposób najbardziej zdeterminowany, bo po prostu żył w tym kamperze. Najpierw przed sądem w Katowicach, potem przy Pałacu Prezydenckim.
Prawdopodobnie jest to przykład człowieka, który na tyle dużo pism wysłał i do tylu wielu instytucji się udał, że po prostu okazało się, że to jest zdobycz, której się nie da ani przełknąć, ani wypluć. Przepraszam cię, że tak Romanie o tym mówię, ale miała być to taka paralela, tak, do tego. Więc to jest sytuacja taka. Roman, na którego akurat rozprawie ja byłem, nagle mu te dzieci oddano. Podobno jak się drapiesz, to znaczy, że kłamiesz, to znaczy sąd tak podobno stwierdza. Ale to niezależnie od policzka, tak? Tak, że jak policzek albo w nos, to znaczy, że to jest kłamstwo. Ale tam jest rejestracja, to można sprawdzić, że tam byłem. Tam Romanowi oddano dzieci, w tym sensie oczywiście jak się przedmioty zabiera, to tak mu również oddano. Roman się w tej chwili z jednym z tych dzieci skutecznie widuje i jak dotąd nie udało się tych widzeń przerwać, ale chodzi o to. I to chcieliśmy powiedzieć. To jest sytuacja taka, że jego olbrzymia walka i olbrzymie zaangażowanie, no determinacja taka, na którą, powiem szczerze, wielu z nas nie stać. I wysłanie, no dosłownie, nie wiem, kilkuset pism, nie wiem, Roman pewnie by to skorygował, ale kilkaset na pewno, do wszystkich instytucji, nieprzypadkowych pism, tylko opowiadających, jak to wygląda, nadal nie zapewnia mu bezpieczeństwa w tej sytuacji. Teraz my chcieliśmy do ojców wystosować taką ogólną uwagę w tej sprawie, że problem polega na tym, że jemu te dzieci w tej chwili przyznano, on się z nim widuje, natomiast nadal nie ma żadnego bezpieczeństwa. Nie wiemy, czy za miesiąc ktoś go nie oskarży, przez wiemy go oskarżano o pedofilię, o przemoc, być może teraz będą narkotyki, może będzie alkohol, a może na przykład się okaże, że codziennie, jak nikt nie widzi, to właśnie pan Roman chodzi na przykład i morduje koty, na przykład za rogiem. To również jest złe, prawda? Przepraszam za ironię, ale poziom idiotyzmów, które są w sądzie, nie pozwala mówić o tym inaczej. Wszyscy ojcowie, wszyscy ludzie w Polsce są w takiej sytuacji. Nie znają dnia ani godziny. To, że w tej chwili mają kontakty z dziećmi, nie oznacza, że jutro ktoś nie pójdzie i nie zgłosi tego w sądzie, że na przykład oni tak naprawdę to są dżihadystami ukrytymi, w związku z tym trzeba im dzieci zabrać. A co ja chciałem rzec? Aha, już wiem, co chciałem do tego dodać. Że to jest sytuacja, w której po prostu nie znasz dnia ani godziny. Nie jesteś nigdy bezpieczny. Ja o tym małżeństwie chciałem powiedzieć, tak? Wiesz, tak, mów, tak. Jakim małżeństwie? To znaczy, że 10 lat temu nigdy bym nie wypowiedział tego zdania. Miałem zupełnie inny pomysł na to, zupełnie inaczej widziałem świat. Ale powiem w tej chwili tak, że ja bym się nie odważył nikomu w Polsce w tej chwili doradzać tego, żeby wychodził za mąż albo brał ślub z kimś i żeby miał dzieci. Dlaczego? A otóż dlatego, że po prostu to jest sytuacja skrajnie niebezpieczna. On nie wie po prostu, czy w wyniku takiego związku nie straci całego majątku, który posiada, nie straci pracy i nie wejdzie w tryb taki, w jakim wielu z nas funkcjonuje, to znaczy niczego innego od bardzo wielu lat nie robi, tylko wyłącznie stara się utrzymać ten kontakt z dzieckiem, walcząc w sądzie latami. Latami spędzając na to, nie wiem, spójrzcie Państwo, zobaczyć, ile czasu Państwu zajmuje napisanie jakiegokolwiek sensownego pisma, tak? Michał, ile czasu Tobie zajmuje wyprodukowanie jednego sensownego pisma do sądu? No to jest kilka dni. To jest ciekawostka, Paweł, zadałeś znowu kolejną puszkę Pandory, żeś otworzył. Puszka z Pandorą. I mieliśmy nie używać, a tutaj się zapętliłem. Chodzi o to. Mieliśmy nie żartować nigdy. Tak, mieliśmy nie żartować, ale chodzi o to, że takie pismo zajmuje co najmniej 3 dni, i to tak ciurkiem, w sensie jeden dzień po drugim po prostu zrywając się z pracy, czyli po prostu w ogóle nie pracujemy. Ja to już w ogóle nie pracuję, bo nawet nie mam takiej możliwości. W związku z tym pójście po prostu do pracy wiązałoby się z tym, że 100% pieniędzy zostałoby mi zabrane z konta. To jaki to po prostu ma sens? Jak nie zostałoby zabrane na alimenty, to zostałoby na kredyt po prostu mieszkaniowy zabrane. Ale teraz pismo, tak, bo zszedłem z tematu. Powiedzmy, ty jako architekt, co byś mógł zrobić zamiast napisania? To znaczy od razu cały projekt by się po prostu zawalił. To znaczy w momencie, kiedy ja nie mogę jednego dnia odpuścić w tym całym projekcie, właśnie Paweł, bo ciebie nie słychać, ja mogę sobie tak mówić, gdybym ja odpuścił w sensie jeden dzień właśnie z tego całego projektu, to po prostu cała robota i cała budowa by się po prostu zawaliła. A ja chciałem inaczej zapytać, ile byś mógł zrobić, znaczy co byś był w stanie zrobić zamiast na przykład konkretnie prowadzenia choćby jednej sprawy w sądzie? Tak oceńmy, co byś był w stanie? Byłbyś w stanie zaprojektować budynek, byłbym w stanie zaprojektować domek. Willę.
To znaczy jeden projekt trwa w ciągu, domek jednorodzinny to jest pół roku, dla uproszczenia, tak? Nie dwa lata trwa budynek taki mieszkalny, tak jak teraz powstaje na Ursynowie, 120 mieszkań, czyli przez te 5 lat już można powiedzieć, że nie powstały przynajmniej 3 budynki duże, wielogabarytowe. To jest ujma dla mnie jako architekta, bo nie rozwijam swojej pasji i tak dalej. No po prostu traci naród, tracę ja, traci po prostu... Szybciutko wymień z pamięci, jakich masz ludzi w stowarzyszeniu, albo w ogóle których znasz, niekoniecznie w stowarzyszeniu, takich dzielnych... To są... wszystkie zawody, to są górnicy, to są piloci, to są architekci, bo kilku architektów, jak zauważyliście, tutaj znamy, pozdrawiam Wiktora, Wiktor. To tak się zastanawiam o zawodach. Przed chwilą dzwonił do mnie lekarz, który nie może podać swojego imienia, nazwiska na Facebooku, ukrywa się z tego względu, że od razu traci dobre imię. Wiadomo, że lekarz musi mieć zaufanie. To jest najwyższy zawód zaufania publicznego. Traci dobre imię? Czekaj, ja nie rozumiem. Masz mi to wyjaśnić? Nie wiem. To on powiedział, że traci dobre imię. Dobre imię. Dlatego, że jakiekolwiek szkalowanie, że on kogokolwiek bije, nie wiem, tym bardziej dziecko, no to momentalnie traci ten zawód. Ale przejmujesz ten sam język. Znaczy, w jakim sensie szkalowanie? To znaczy, jeżeli powiesz na przykład, że ci ktoś zabrał dziecko, bo ci je zabrał, to gdzie to jest szkalowanie? Nie? No, ale dobrze wiemy, że matki szkalują ojców, opowiadają o tym, że bili, że one musiały uciekać. Ale tutaj po prostu ten lekarz traci momentalnie, że tak powiem, prawo do wykonywania zawodu. I to nie z tego powodu, że ktoś mu odbierze, tylko po prostu społeczeństwo odbierze mu. To są, słuchajcie, policjanci. Mamy kilku policjantów w naszym stowarzyszeniu. To jest ciekawe, bo na linii czasami dzwoni jeden policjant, który mnie ochrzania, a drugi się pyta, co on ma zrobić, bo mu zebrano dziecko. Pozdrawiamy również wszyscy policjantów. To są strażacy. Oni tak samo nie są w stanie. To są żołnierze. To są żołnierze, co ciekawe. Ja przez... Ale pytanie, są w stanie wygrać? Nie są w stanie. Czy są skuteczniejsi niż my, na przykład. W walce z policjanci są jeszcze oskarżani o to, że używali broń, wsadzali tą broń wiadomo gdzie. Czyli do ust na przykład matce i po prostu ją zastraszali, co oczywiście nigdy nie miało miejsca, no bo. Ci ludzie, których znamy, naprawdę są spokojnymi ludźmi. Dodajmy, że tak, tu nie ma żadnej weryfikacji czegoś takiego. Jeżeli kobieta w sądzie opowiada, że jej mąż przechodzi przez ścianę, to sąd to protokołuje i mówi, że bezczelnie wyszedł, nie mówiąc dokąd szedł, tak? Znowu uwaga, przepraszam za ironię, ale to chodzi tylko o stworzenie informacji. Mogę tu zamiast takiego żartobliwego pomysłu to powiedzieć, że na przykład jeżeli matka powie, że człowiek zajmuje się, jest dealerem narkotyków, to choćby ten człowiek pracował z setką ludzi od świtu do nocy, którzy go widzą i on nigdy nie wstaje od swojego stolika i nikt do niego nie podchodzi i również nie jest internetowym dealerem narkotyków, bo on na przykład nie ma w ogóle na stole komputera, to sąd to skwapliwie sprawdza i odbiera mu dzieci i potem on przez 2 lata udowadnia, że jednak nie jest tym dealerem narkotyków, na przykład, tak? Przypadek dość konkretny. I to jest ciekawe, tak? Słuchajcie, musimy kończyć, bo minęła godzina, ja tu podejrzewam, że to już coś koło tego. I żeby was nie zanudzić, natomiast następnym... Tak, wytniemy... Nagrywamy to w systemie po prostu setki tak zwanej, nie wiem czy rozumiecie to w slangu, setka to jest po prostu 100%, czyli 100% obrazu, 100% dźwięku, nikt tego nie tnie, ewentualnie te fragmenty, które później to się po prostu dołączamy, ale to już w YouTubie. Natomiast pewnie czekacie na wiersz, za chwilę będzie wiersz. Co jeszcze? Chciałbym, żebyście po prostu sobie ten program puszczali po prostu w tle, żebyście słuchali o tym, o czym mówimy, bo być może z tego, co my mówimy, wam się coś po prostu przyda w sądzie, albo po prostu powiecie mamie, tacie, siostrze, bratu i po prostu chcielibyśmy, żebyście jednak udostępniali te programy kolejne. W następnym programie będziemy mówili o molestowaniu.
To molestowanie to jest jeden z trików, który... Może kobiety będą. Będą też kobiety. Kobiety będą mówiły o czym innym. Będą mówiły o tym, jak normalna rodzina i dzieci zostały wsadzane do psychiatryka tylko i wyłącznie po to, żeby na tym zarabiała jeszcze jedna z organizacji. Bo do tej pory nie mówiliśmy też o psychiatrykach, o psychuszkach. Psychuszki to tak bardziej słowo z ZSRR, no. I to jest, słuchajcie, jeden z naszych znajomych został zamknięty w psychiatryku, dlatego że poszedł do ministra transportu. No tak, nie zdołam wszystkiego powiedzieć. Czas się kończy. Tak? Jakbyś chciał. No jeszcze wiersz chciałem. Chciał jakąś inną klamrę na to wszystko. Mam klamrę, ja wiersz. Rzecz, chcieliśmy ostrzec w ogóle wszystkich. Było coś takiego powiedziane na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ja to powiem tym razem trochę inaczej. Otóż to jest w ten sposób, że wyobraźmy sobie, że wirtualnie, że mamy taką dźwignię w sądzie, ja to tak ustawię, jakby że było wiecz, ona jest w tej chwili pochylona w stronę gnębienia mężczyzn, tak? Normalnie, standardowo. To znaczy na 100 mężczyzn, prawda, który przychodzi do sądu ze swoją partnerką, żoną, konkubiną, wszystko jedno, rozstają się. Na 96 przypadków możecie śmiało liczyć, że mężczyźnie zostaną odebrane te dzieci i przyznane matce. Otóż my znamy takie przypadki pojedyncze i pozdrawiamy te kobiety, którym się to zdarzyło, bo rozumiemy dokładnie, jaka to jest zbrodnia w drugą stronę. Kiedy przy pomocy znajomości, pieniędzy czy jakichś innych rzeczy, ta dźwignia w sądzie, która nigdy nie jest w tej innej pozycji, została przełączona w pozycję gnębimy kobiety. Na moment. I nagle się okazuje, że wszystkie te same narzędzia, które zostały użyte, żeby odebrać mężczyźnie dziecko i żeby się z nim nie spotykał, mogą być użyte przeciwko kobietom. Bo to nie o to chodzi, że to tak jest na stałe. To chodzi o to, że to jest w ogóle niesprawiedliwe. To znaczy nie może być tak, że jest niesprawiedliwość w którąkolwiek stronę i my sobie zdajemy sprawę. To znaczy tutaj Aśka tak? Nawet ostatnio powiedziała fajne, słuchajcie, zdanie, że nawet 50% dzieci z ojcami i 50% dzieci z matkami daje 100% nieszczęśliwych dzieci. Czyli nie jest tak, że teraz jest 4% z ojcami i my dążymy do tego, żeby tą ilość procent podnieść. My dążymy do tego, żeby 100% dzieci było szczęśliwe. Ja mam tutaj takiego ciekawego pilota, pamiętacie, Piąty Element, tam takie pytanie padło, od czego jest ten czerwony przycisk? Chciałem powiedzieć, że okazuje się, że trzeba włączyć mikrofon do tego, żeby się nagrało. W związku z tym powtarzamy jeszcze raz, że absolutnie, ja najpierw swoim imieniem powiem, nie zgadzam się na publikację mojego wizerunku gdziekolwiek, łącznie z tym, że nie zgadzam się absolutnie, żeby mój wizerunek zawisł w Luwrze. Znaczy na umieszczenie mojego portretu w Luwrze się z tym nie zgadzam, bo tutaj kolega się tłumaczył, że w tej chwili Francja zastawiła Luwru Chińczyków. W związku z tym, no, sami rozumiecie, że po prostu jednak trzeba mieć kontrolę, co się stanie z naszym wizerunkiem i dlatego ja nie wyrażam zgody. Michał, chciałem cię zapytać, czy ty nie wyrażasz zgody na nie umieszczanie? Nie umieszczanie mojego wizerunku. To jest tak mniej więcej, słuchajcie, jak w naszym Sejmie, to znaczy, że kto jest przeciwko odrzuceniu ustawy? Dobrze, i jeszcze taka ogólna uwaga, że my tu we dwóch, tak jak jesteśmy, nie wyrażamy w ogóle zgody na umieszczanie czyjegokolwiek wizerunku, gdziekolwiek w ogóle. I to chodzi nam o tych ludzi, którzy już się urodzili, a tych, którzy się nie urodzą, po prostu zdecydowanie jesteśmy przeciw. Po prostu, nie, Michał, zgadzasz się? W przeciwieństwie do wizerunku sędziów. Akurat, cóż powiedzieć, no, tylko generalnie chodzi o ludzi, tak? Zwłaszcza w Luwrze. Tak, tak. Także, no to chyba tyle w tej sprawie. To będzie tak. Nie wyłączaj go. No dobra, to jest tak, przerywam. Nie, że ty masz swój mikrofon. Tak, ja mam dokładnie drugi, jakby po prostu nie było mnie słychać, to żeby mnie było słychać. Najpierw trzeba włączyć mikrofon. Dobrze, no jednym słowem teraz włączyłem chyba i zacząłem mówić jednocześnie. Powiedz jeszcze raz próba spraya. Raz, dwa, trzy, cztery. Przepraszam. Mieliśmy nie mówić Cztery. Dziękuję.
Udało mi się Pawła wyrzucić z programu. Słuchajcie, teraz wiersz. To jest parafraza wierszu Broniewskiego. Wierszu? A teraz wiersz. To jest parafraza wiersza Broniewskiego, Żołnierz Polski, pod tytułem Ojciec Polski. Ze spuszczoną głową, powoli, idzie ojciec z alimentacyjnej niewoli. Dudnią drogi, ciągnie czarna policja, a jego ratuje dziś abolicja. Usiadł ojciec, patrzy na ręce, opatruje obolałe serce. Poprzednich ojców rozbili pod rawą. On bił się krwawo. Szedł z drukarką na sądy rodzinne, ale wygrały, są dziś niewinne. W Warszawie zrobił też manifestację. Potem opatrzył i sam zjadł kolację. Jego dom podpalili wrogowie. On nie ma broni, on nikomu nie powie. Hej ty Wisło płaczko, smutno szumisz nad jego tułaczką. Opakujesz stowarzyszenia rozbite i złe losy i trzy Rzeczpospolite? Siedzi ojciec ze spuszczoną głową, zasłuchany w tę mowę sądową. Bezbronny, zwinięty w pętelkę, bezdomny przez właścicielkę. A, oglądam za to jeszcze komiks.